często krytycznie wypowiadam się na temat tego, co jako dziennikarze robimy i czym się zajmujemy. Mam wrażenie, że często górę biorą tematy zastępcze, tania sensacja, coś, co ma przysporzyć widzów, czytelników i słuchaczy. Ale wierzę też w to, że jest wciąż wielu dziennikarzy, dla których dziennikarstwo to coś więcej niż rating oglądalności, słuchalności czy sprzedaży gazety. I mam nadzieję, że wciąż będą w tym zawodzie i że będą robić wszystko, żeby tego powodu do narzekania było coraz mniej. Chociaż nie jestem optymistą. Jest kilku przynajmniej dziennikarzy w Polsce, którzy robią bardzo wartościowe rzeczy. Więc no chyba jest dla nich jeszcze wciąż miejsce i oby jak najdłużej. Bardzo często te portale takie społecznościowe, gdzie właśnie jest to dziennikarstwo obywatelskie, mają jako pierwsze wiadomości, do których w cudzysłowie prawdziwi dziennikarze jeszcze nie dotarli albo nawet nie mieli pojęcia, że takie rzeczy się dzieją, więc uważam, że to jest bardzo wartościowe. Poza tym ja wiem, że od strony prawnej, organizacyjnej oczywiście pewnie trzeba dzielić dziennikarzy na dziennikarzy i dziennikarzy obywatelskich. Natomiast moim zdaniem dziennikarzem może być każdy. To nie jest tak, że to jest zawód limitowany. Myślę, że ten reportaż się ma w Polsce dobrze. On się ma lepiej trochę w książkach w tej chwili. Troszkę gorzej się ma w gazetach, bo nie ma na niego pieniędzy. Reportaż jest strasznie kosztowny, bo reporter musi wyjechać, musi mu ktoś opłacić hotel, podróż. I to jest bardzo, no to jest najkosztowniejszy chyba w tej chwili gatunek dziennikarski, więc o to się boję, ale się pojawiły wydawnictwa, które częściowo finansują reportaże. No może nie będzie tak źle, natomiast jeśli chodzi o dziennikarstwo w ogóle, no to jest różnie. To jest różnie. I przyznaję, że coraz bardziej mi brakuje takich trochę głębszych tekstów i większych form. Szybciutko wszystko czytam w swoim telefonie i z głowy. Powiedziałbym, że właściwie powinienem krytykować dziennikarstwo obywatelskie, że oni są może mało profesjonalni, jakaś część, że może zbyt pospiesznie zamieszczają te materiały w internecie, ale nie skrytykuję, bo jednak jestem za. Uważam, że to, co się dzieje w dziennikarstwie obywatelskim w Polsce dzisiaj, ale mam na myśli bardzo szeroko rozumiane i to, co ludzie piszą na blogach, także też blogi literackie czy recenzenckie, to wszystko traktuję jako dziennikarstwo obywatelskie, to jest coś wspaniałego, bo ludzie rozmawiają ze sobą. Po prostu rozmawiają tylko, że przez internet, prawda? Więc właściwie dzięki dziennikarstwu obywatelskiemu, tak można szeroko powiedzieć, każdy może rozmawiać z każdym.